Jest godzina 9, ale to jest czasu polskiego. U nas jest 10. I byliśmy w takim miejscu, nie? Na noc. Tak to wygląda jeziorko. Coś tu ucieka, nie wiem czy to żaby jakieś, czy ryby. Ale miejscówka, niczego sobie. Ale pływać tu nie będziemy. Jedziemy dalej. Jeszcze śniadania nie robiliśmy. Śniadanie sobie zjemy gdzieś później, dalej. I do Kijowa nam zostało jakieś 250 km. Jutro pójdziemy na wycieczkę zapewne, o ile się uda. Z zespołem Urbex Tour. Zjechaliśmy z głównej drogi, bo chcieliśmy jechać gdzieś tam na jeziorka i po 2000 mamy pierwszą awarię. Coś z kołem. Nie wiem czy to słychać, ale szeleści. Ale to ta blacha taka wygięta jest. No, to osłona, którą dawno temu już mieli wyrwać. A, i to ociera od drugiej strony. No tak, ona leży co? Ale tu leży na feldze w ogóle. Chodź tu pokaż, tu widać lepiej. Nie coś nie przejechało. Patrz. No i co? Tu i tam też. Można wyrwać normalnie, nie? Nie wiem, zobaczymy. Albo przynajmniej odgiąć, bo ona nie jest potrzebna chyba do niczego. I tak już jest w takim stanie, że chyba nic nie osłania. Podnosimy go, czy? Nie. Co chcesz zrobić? Wyciągnąć. Bo można zdjąć koło i to całe usunąć. Taką prowizorkę robimy? Nie, ja to tylko ten odegnę, nie? Ty i tak odpadłeś. No nie, to się trzyma, tylko... No tylko nie tu gdzie trzeba, to powinno być przy tym, nie przy feldze, tylko przy... Odpadło całkiem. Nawet lepiej. To leżało po prostu i za to tak ocierało. No, gorąco nie. Po 27 latach ma prawo tak wyglądać. Nie. No to jest od tarczy, tak? Tak, to jest niej ma być, osłonka no. Tylko.
Ty, no i przez to mogło się ten... Co? Porysać tarczę jeszcze, nie? No. Nie, no bo to tylko tak dotykało, opierało się. Nie było tak, wiesz, przy... Ale po tych drogach, po tych wertepach to... No, się dziwisz dopiero teraz. Dobra, nie zostawiamy tego, żeby nie było. Chyba jednak nie. Może to złomu koło domu? Wołcie. Będziemy robić jajecznicę? No. Musimy, bo mamy jajka. No i tą cebulkę. Pachniuszek. A ty taki ciściuszek jesteś. Ty, skończyło się? Nie wiem, ale to ja bym ci proponował umyć, a nie wstrykać. No ale póki co. Otwórz okno i będzie lepiej. Dobra. Jedziemy. No. Zaraz po awarii samochodu znaleźliśmy taką wieżę. To jest wieża ciśnień, tak? Ciśnienie na wieżę. No takie coś. Będą schody tam, czy nie? Może winda. Stołek jest? Nie, co to jest? Studnia? Grum? Zaraz walnie w dół. Nie zgadzam. O kurde. To by spadło, tylko się chyba oparło. Mi się zdaje, że oni zajebali tą belkę. Na złą, tak samo drabinę. Mi się wydaje, że to po prostu spadło. Ta belka. Masz czym przyświecić? A, bo tam widać garb, tak? Czy nie? A no widać garb. Cel namierzony. Ogień. Jeszcze jest 90 km do Kijowa. No, ale byliśmy dalej. Tak. I zatrzymaliśmy się tu, żeby popływać. W pianie. Taka kąpiel. Ale chyba nie popływamy. Nie wiem, tam się ludzie kąpią. A tu syf. No nie wiem, dla mnie to syf i śmierdzi ta woda. No, idziemy dalej zobaczyć. Oto i materac, który został zakupiony na naszą wyprawę.
na koparki, które są we wodzie. Ale się nie udało. Mamy śniadańko o 14 godzinie. Tu. To nie jest skorupka. To ma kolor świetny. Jak ten piach. Kto lubi taką jajecznicę mokrą? Nie mam tego. Tyle? Nie mam mleka. Jakie? Jakiego mleka? No kurwa, jajecznica bez mleka nie istnieje dla mnie. Dla mnie też nigdy nie istniał. Tu sobie panowie łowią ryby. My się pakujemy. Materac jest poddawany procesowi suszenia. Śmieci zaraz wyrzucimy do kosza. A tu kamerzysta napełnia opony wodą, bo jest gorąco. Kłucze sandał. No. Już wszystko zrobione? Także jedziemy zaraz, bo już 17. Tak, to będziemy jechać, to się akurat wyschnie. Musimy tak trzymać. No. Tak będziemy trzymać. Znaczy tak. Albo tak. Na razie. Żegnamy się z naszą miejscówką. Miejskie Bajoro. O, ruszyłem z czwórki. Albo z dwójki, nie wiem. No, ale fajnie tam było. Jest ogromne, większe niż nasza Klimkówka, nie? Dużo razy. No, to jest tylko rzeka. I to jest rzeka? Ha. Na razie. Widzimy się w Kijowie. Jutro zapewne będzie wycieczka, tak? Z Urbex Tour. Mam nadzieję. Jakieś podziemia. Przynajmniej to jedno wiesz. No. Uczyś, pracuj. Właśnie wróciliśmy do Kijowa. Trochę później niż zakładaliśmy. No ale się miasto prezentuje. Moglibyśmy powiedzieć, że dronujemy w kolejce. Thank you.
Mówił, że zrobi salto. Kierujemy się na punkt widokowy w Kijowie, taki fajny most. Tam sobie ziomki jeżdżą na deskach. I są fajne pomniki. Tam co my arbuzem jedli. Wczoraj spaliśmy na koparce, na pustyni. A, czyli jesteśmy tu, gdzie spaliśmy pierwsze. Tak, i tutaj taki wynalazek. Nie umiem tego sprawy. To chyba dobrze by było, jakby wiatr był, nie? Chyba działa. Nie działa? Nie z tym nagrywam. Pokaż, jak świeci ta latarka. W ogóle. Ona tu jest i chcemy rozproszyć światło. Do tego celu użyjemy kawałek ręcznika papierowego. Widać coś? Widać coś. No. Też lepiej. A daj jeszcze mocniej. Mocniejszy ten. No. To jest najmocniejszy? Nie, tak. To jest chyba najmocniejszy. Patrz, jak w dzień. A i przynajmniej to w oczy nie razi, nie? No. Mocujemy za pomocą gumki recepturki. Wygląda jak żarówka. No. Tylko nie wiem, jak długo ona będzie świecić. Ale to nie musi na maksa świecić, patrz. Ale za trąbisty patent. No. To ten jest słabszy trochę światło. O, na drugi poziomie. Mhm. No i spoko. To żarówka. Dobra. Co dzisiaj robimy do jedzenia? Mamy olej. Ale bym zjadł paluszki. Nie kupiliśmy dalej. No. Mamy 4 jajka. Mamy sosik. I makaron. Właśnie skończył nam się gaz, ale mamy zapasowy. My go w Niemczech kupili, nie? No. W Kaufie niemieckim chyba. Tak. Zakręcamy. Tu są pokazane, gdzie jest plus, gdzie jest minus. Zakręcamy maksymalnie. I tu jest taki, jak to nazwać, taka blokada. Wyciągamy tą blokadę i nam wypada butla. Tutaj dziurka była, ale fajnie pachnie.
No takim. No i tu mamy ten zawór cały, tak? Mhm. Tutaj gumowy element i metalowy. I tu jest takie, podejrzewam, że o wiele cieńszy w tym miejscu jest materiał, nie? No, takie wklęśnięcie. Tylko to się właśnie, bym ten sam błąd popełnił. Odkręcamy całe to pierwsze. Palnik. Tak, całą tą górną nasadkę odkręcamy. Robimy to na zimnym. Ja mam gorące akurat. Wkładamy nasz nabój, naszą butlę i blokujemy właśnie tą zatyczką. Musi ona wejść całkiem. Tak jak tu ma się oprzeć, tak? Trzyma się. I teraz wkręcając, no zrobi się tam dziura, będzie nawet słychać pewnie. O, poczułem to w palcach. Tak, mocno. I mamy gaz. Teraz stabilnie dajemy na jakimś gruncie, tak? W naszym przypadku jest to piasek. Odkręcamy. Pierwsze się podpala, a później się odkręca. I podpalamy. I kontynuujemy gotowanie naszej wody na makaron. Zrób to sam. Co tu robimy? Nie wiem. Dezynfekujemy. A czemu tak? Ja mam paliwo do zapalniczek. Już raz miałeś paliwo. Mamy gaśnicę. I że niby to będą pieczone ziemniaki. Zobaczymy, czy się uda. Nasze obozowisko wygląda tak. Tłumaczę. Kamerzysta, olej, jajka. To będzie na śniadanie na pewno. Śmieci zaraz znikną. To są przykrywki. Tu był gotowany sos. Tu jest właśnie makaronik z sosem. Tu się woda gotuje na herbatkę. A tam jeden ziemniaczek i tam drugi ziemniaczek je piecze. Jajca już doszły. Ziemniaczki chyba też. Herbatka. Wygląda jak kompot. Słyszałeś? Ej! O kurwa! Słyszałeś? Nie no, tak naprawdę to... Ja tu śpię, to jest tunel środkowy, żeby nie było. Tam pod kierownicą śpię. A kamerzysta tu, obok, na miejscu pasażera. Pokaż swoją twarz, pokaż swoją prawdziwą twarz. No. Może się jutro uda wycieczka do podziemi tego Kijowa. Do tego. No. Co nagramy? Nara. Horror.